29 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Bałtów, na której przedstawiono prognozę finansową na lata 2021-2036 oraz uchwalono budżet na rok 2021. Przyszłoroczny budżet Bałtowa zakłada ponad 25 milionów złotych dochodu i 24 miliony złotych straty. W końcówce roku 2020 sytuacja finansowa gminy wygląda bardzo dobrze, biorąc pod uwagę porównanie z poprzedniego roku. W poprzednim roku borykaliśmy się ze spięciem budżetu, ze zrealizowaniem inwestycji, które zostały zaplanowane i rozpoczęte za poprzedniej kadencji, a których nie zostało finansowanie odzwierciedlone w budżecie na 19 rok, który również został w poprzedniej kadencji przygotowany. Teraz na szczęście jesteśmy już poza tym wszystkim, rozliczyliśmy te wszelkie działania, zaoszczędziliśmy znaczne środki w 2020 roku. Pozwoli to na wejście w realizację wielu zadań na terenie gminy w 2021 roku, jak i również w kolejnych latach. Rok 2021 ma być w Bałtowie rokiem proinwestycyjnym, dlatego już z jego początkiem ruszą pierwsze przetargi. W budżecie, który został przyjęty jednogłośnie przez radnych Rady Gminy w Bałtowie, znajdują się takie jak inwestycje, jak m.in. przebudowa drogi Bałtów-Pałac, na którą już został wyłoniony wykonawca. W grudniu przeprowadzone postępowanie. Wyszły również znaczne oszczędności po postępowaniu przetargowym. Ostatecznie gmina na to zadanie wydatkuje niespełna 94 tysiące złotych. Sztandarową inwestycją ma być budowa wodociągów i przepompowni w Maksymilianowie, na którą zabezpieczono około 300 tysięcy złotych. Ma również ruszyć budowa kanalizacji w Okole. Samorząd chce dokończyć modernizację oświetlenia ulicznego. W budżecie założono, że do gminnej kasy wpłynie prawie 4 miliony środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W miesiącu styczniu zaktualizujemy budżet o środki, które otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jest to 3 miliony 350 tysięcy, 2 miliony na kanalizację w Okole, i tu przy tym zadaniu będziemy musieli ogłosić drugi przetarg. Mam nadzieję, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie następnej transzy, do którejśmy złożyli wniosek, i że będzie to kwota znacznie większa od 2 milionów i ostatecznie pozwoli nam to w roku 2021 i 2022 zamknąć etap kanalizacji miejscowości Okół. Zadania, które było długo wyczekiwane przez mieszkańców i na które wykonanie w całości w najbliższych latach były nikłe szanse, jednak to wszystko dzięki środkom rządowym się odmieniło. Na początku 2020 roku nastawienia były mało optymistyczne, nie sprzyjała również sytuacja epidemiologiczna, która również stawiała finanse gminy pod znakiem zapytania. Była wielka niewiadoma, jak to ostatecznie odbije się na finansach gminy, jakie będą środki, które spłyną do gminy z budżetu państwa, jakie będą środki podatkowe, które spłyną również na teren gminy. W pierwszej fazie, w pierwszym kwartale tego roku było opóźnienie, był delikatny zastój w wpływach do budżetu na terenie gminy, jednak ostatecznie po zakończeniu, już teraz po podsumowaniu tego roku, mogę stwierdzić, że środki, jakie nie wpłynęły do Urzędu Gminy ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-em, to jest ponad 100 tysięcy. Gdy uzyskaliśmy w pierwszej transzy 500, to także pomoc rządowa, nawet po tej pierwszej minimalnej transzy 500 tysięcy, spowodowała, że nie jesteśmy w gorszej relacji własnych finansów niż w czasie, kiedy nie było epidemii. Ostatecznie budżet gminy Bałtów na rok 2021 jednogłośną decyzją radnych został przyjęty.